W styczniu wysiewamy kilka rodzajów kwiatów na sadzonki. Jest to czas wysiewu nasion kwiatów, aby wcześnie zakwitły. Niektóre pięknie kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Myślicie, że to za wcześnie? Nie. Rośliny, które ja wysiewam w styczniu, to goździk szabo, goździk brodaty, dzwonek karpacki, begonia, pierwiosnek, męczennica, pelargonia, ostróżka, lobelia, petunia, dalia, bazylia, groszek pachnący, bakłażan, chili. W kolejnych częściach przedstawię Państwu niuanse siewu nasion tych roślin i tajemnice ich pielęgnacji, aby wcześniej zakwitły. Niektóre kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Są bardzo piękne i niezwykłe. Jak uprawiać takie kwiaty, ich cechy i tajemnice opowiem Państwu za chwilę. Ogrodnicy to niestrudzeni i pełni entuzjazmu ludzie. Nawet w środku zimy, już od stycznia, dusza domaga się przygotowania do uprawy. Kupujemy nasiona, sprawdzamy stare zapasy pod kątem kiełkowania. Oznacza to, że nadszedł czas, aby rozpocząć wysiewy. Nasiona części kwiatów wysiewa się w styczniu. Aby uzyskać wcześniejsze kwitnienie w domu i ogrodzie i aby w kwietniu, maju nasze kwiaty były już w pąkach. Do uprawy pięknych kwiatów, których kiełkowanie przed kwitnieniem trwa dłużej niż 90 dni. Kwiaty, których nasiona kiełkują długo, do kilku tygodni. Kwiaty, które dobrze rosną nie tylko w ogrodzie, ale także w domu, na balkonie i w lodziach. Zaraz przedstawię Państwu listę kwiatów, które zaczynamy siać w styczniu. Jakie są zalety siewu w styczniu? Finansowe, ponieważ domowe sadzonki są kilkukrotnie tańsze niż te, które kupujemy wiosną. Wizualne, ponieważ pod koniec kwietnia zakwitnie cały nasz parapet i ogród. Satysfakcjonujące, ponieważ możemy uprawiać odmiany, które sami wybieramy, a nie tylko te, które są oferowane przez sprzedawców. Główne cechy opieki nad sadzonkami w styczniu. Do siewu w styczniu należy wziąć podłoże lekkie, chłonące wilgoć i zaprawione środkami grzybobójczymi. Zapewnijmy młodym roślinom dodatkowe oświetlenie, ponieważ w styczniu mamy za mało naturalnego światła. Przy najmniejszych oznakach pleśni lub czarnej nóżki, czyli zgorzel siewek, podlewamy sadzonki środkiem grzybobójczym. Zdecydowanie warto uprawiać kwiaty w styczniu. Oznacza to znaczne oszczędności, przyjemność i swobodę wyboru rodzaju kolorów, barw, kształtów. Będziemy mieli kwiaty, które nie zawsze jest łatwo kupić, nawet jeśli nie liczymy się z pieniędzmi. Goździki szabo. Goździki wieloletnie kwitną dopiero po 5-6 miesiącach od kiełkowania, ale gdy wyhodujemy je jako sadzonkę w styczniu, lutym, będziemy podziewać ich kwitnienie przez wiele lat. Funkcje siewu. Wysiewamy nasiona w rowkach o głębokości 3 mm i na wierzchu zasypujemy piaskiem. To uchroni młode pędy przed czarną nóżką, czyli zgorzelą siewek. Komfortowa temperatura dla sadzonek to plus 18 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Uprawa w ogrodzie. Miejsca otwarte, nawet suche, bez nadmiernej wilgoci. Goździki brodate. Jest to urocza bylina, którą uprawia się z nasion w styczniu, podobnie jak goździki szabo. Pędy pojawiają się za 1-2 tygodnie, a do końca kwietnia otrzymamy kwitnące krzewy. Dzwonek karpacki. Kolejna bylina, która będzie zachwycać nas rok po roku. Posiane w styczniu, wiosną będziemy mieć ładnie kwitnące krzewy do sadzenia na kwietnikach. Cechy siewu. Nasion nie posypuje się ziemią, a jedynie dociska do niej. Następnie uprawy zwilża się wodą z rozpylacza i trzyma pod folią aż do kiełkowania.
Temperatura kierkowania to od plus 15 do plus 18 stopni Celsjusza. Uprawa w ogrodzie. Roślina odporna na mrozy i łatwa w pielęgnacji. W suchą pogodę należy je podlewać. Jeśli usuniemy przekwitające kwiaty, kwitnienie będzie trwało dłużej. Begonie, różne odmiany. Kwitnienie begonii jest wspaniałe i trwa aż do przymrozków. Przez cały sezon będą zdobą naszego ogrodu, balkonu, parapetu. Zaczynamy siać je w styczniu, ponieważ potrzebują 5 miesięcy, aby zakwitnąć. Cechy siewu. Nasiona umieszczamy na powierzchni podłoża, ale nie zakopujemy. Zwilżone rośliny przykrywamy szkłem aż do wykiełkowania przez 10-15 dni. Najlepsze są nasiona otoczkowane od europejskich producentów. Są łatwe w obróbce, a ich skorupa zawiera składniki odżywcze niezbędne do szybkiego i zdrowego wzrostu. Temperatura od 20 do 25 stopni Celsjusza. Uprawa w domu i w ogrodzie. Miejsca jasne, dobrze rosną w doniczkach i pojemnikach. Pierwiosnki. Nasiona tych wieloletnich roślin kiełkują bardzo długo, do 30 dni. Styczeń to czas jej wysiewu. Specyfikacja siewu. Nasion nie zakopujemy, nie nawilżamy i nie pozostawiamy pod folią aż do kiełkowania. Temperatura od 18 do 20 stopni Celsjusza. Rosną w ogrodzie, kwitną w kwietniu, maju, preferują półcień i rosną w jednym miejscu przez wiele lat.